jest, o, ładny. Ten jest ładny. Ten jest ładny. No cześć, witajcie w kolejnym materiale. Film będzie ogólnie się składał z dwóch wypadów. Pierwszym razem byłem po pracy na 3 godzinki. No i powiem wam, że no działo się, nie ukrywam. Było dość sporo brań, ale miałem dość sporo spadów. Także dzisiaj postanowiłem, że robię rewanż. I jestem drugi raz nad wodą, mamy sobotę. Także zacząłem od godziny drugiej, mamy piątą. Mam zamiar zostać do 8, nawet i 9, jeżeli będą gryzły. Także cykatka w akcji. Także zobaczcie, co udało się połapać i oglądajcie do końca. Siedzi, jest. Nieduży, ale jest. Ładnie zebrał. Zaraz zejść po niego. No maluszek. Maluszek, no ale druga miejscówka i od razu strzał. A dopiero łapie ile? 7 minut może? Także może być ciekawie, zobaczymy. No nie, płynie maluszek. I poszli. Siedzi, wziął, o, ładna klucha, piękna klucha, tylko to muszę zejść teraz do niego. Ale ładna kluseczka. Stromo, ale mam długi podbierak, także jest dobrze. To nie spadnie, kolego, zaraz się wyciągniemy. Chodź, chodź, do wora. A już się wypił od razu. No to mamy go, niecałe 50 cm, także no branie petarda. Trochę nam się zeszło, żeby go podebrać, no ale agresja po całości. No łapię już, ja wiem, z 20 minut, no i powiem wam, że dwa brania i miałem takie ładne odprowadzenie, tylko fala szła, ale niestety nie wziął, no ale nic, ciekawie zapowiada się. Zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, idzie. Poszedł pięknie. No to po raz kolejny cykatka w akcji. Zobaczymy, jak coś się przestanie dziać, wtedy zmienię. Jak na razie są brania, także nic nie kombinuję. Jest ryba za tym. I już wziął, o ładny, ole uderzył, widzieliście? Przerzucony przez gałąź, tylko góra dół robiłem. Tylko na gałęzi jeszcze jestem, to jest problem. Ale zaraz coś poradzimy. Też ładna kluseczka. No chodź, kolego. No też może być koło 50. Mamy go. No słuchajcie, kolejny 47, tym razem ciutko mniejszy niż poprzedni. No ale zrobiłem dwa miejsca dalej i proszę, jest branie. A co jest najlepsze, jak widzieliście, przerzuciłem przez krzaczka i co? I przynęta latała w powietrzu. Trochę ją do wody wkładałem. No i widziałem, w pewnym momencie falka się zrobiła. No i po chwili zebrał, nie? Ale branie petarda. Trochę tam się namęczyłem go wyjąć, ale udało się. Także nic, wraca do wody. Nie płynie sobie. Oj, poszedł pięknie. Ole, się, spod krzaczka tam gdzieś stał. O, patrzcie, wypił się, ale ładny był. 50 na pewno. Ale to było piękne branie. Tym razem inny kolorek. No mówię, no 5 dych bite. O, kolejny ładny branie. O. Kolejne ładne branie w tym samym miejscu. Nie? Grubo, grubo. Ten też ładny był. Ale uderzył, pięknie. Patrzcie, no spadł mi, no nie wierzę. Też ładna sztuka była. O, ładne klenia. Ładne branie klenia. Widziałem, jak się podniósł i złapał. Ale wrzucę jeszcze raz. Dzisiaj jeszcze raz skupię.
Ja ten wziął, patrzcie, drugi raz. O, to będzie ładne. O, będzie ładne. Jeszcze w zielichu zaparkował. Ale teraz zebrał na petardzie. Patrzcie, no spadł mi, no. O, grubo. O, to była fajna sztuka. No, cygatka tym razem taka, no niestety zaparkowała w zielsku, no i zielsko spowodowało to, że po prostu się wypił. No szkoda, bo fajny był naprawdę. Ale wyskoczyło. No to dobra, melduje się pierwszy, trochę za mocno go zaciąłem, aż wyskoczył z wody. Cykatka. No ile on może mieć? 20? 20 parę może. Niech ucieka grzdyle. I poszli. Ale maluszek. Ale wziął. Kolejny grzdylek. No ale jest, cieszy. Branie było. Nie leci. I poszli. Jak ona łapie, to nie mogę ich wziąć. Cztery razy branie, ty szyjaki. I nie mogę wziąć dziada, no. Mam go konia. A założyłem wopka, nic się nie działo. Kule nie odpuściły na razie. A mówię, założę ten. Wobleka może okonek weźmie spod mostu. Proszę, jest. No zobaczcie, maluszek bo maluszek. Ale coś się dzieje chociaż. No leć. Kolejny. Drugi okonek, też tych podobnych pomiarów. Ten sam wuberek, rapalka. Kolejny maluszek, ale jest akcja, jest dobrze. No leć grzdyle. I poszli. Jest, o, ładny. Ten jest ładny. Ten jest ładny. A byłem w tym miejscu wcześniej i tylko głowę wychyliłem i już mnie widział. No to proszę. Teraz jest ładniutki. Teraz za krzaczka. Tylko kontrolnie przez krzaki patrzyłem, żeby czy coś jeszcze nie ma. Ładna klucha. O, będzie grubasek. Spójrzcie na to, zmierzyłem go właśnie 54 cm, no myślałem, że będzie trochę dłuższy, no jest mega upasiony. No tak jak mówię, no miejscówka, którą pierwszy raz jak byłem, też tu zajrzałem, widziałem jak pływają. Tylko mówię, wychyliłem się,
i od razu mnie widziały i było, nie było opcji na branie. Dzisiaj przyszedłem pierwszy razem, tak samo, wychyliłem się, zapomniałem w ogóle o tej miejscówce, no ale rzucałem, nic się wzięło, a teraz wracałem i teraz pamiętałem i ogólnie rzuciłem i od razu zebrał, w drugim rzucie. Także nic, kluseczka wraca do wody, piękna. Dobra, niech klucha płynie. Pięknie, i pod drzewo od razu. Cykadka ta sama, cały czas ją męczę, tym razem po prostu zdjąłem kotwiczki te mniejsze co były, założyłem jedną większą z tyłu. Z nadzieją, że wpinalność będzie o wiele lepsza niż w pierwszym razem jak byłem. No jak widzicie, kluseczka pięknie zebrała, pięknie zapięta. Także zobaczymy, czy jeszcze coś się uda. Mamy godzinę piątą, zacząłem od drugiej. Także nadzieje są grube, zobaczymy. Jest okonek. Kolejny okonek. Mówię, takie miejsce pod drzewem. Prawie zielska nie ma, a mówię, ja założę wolberka. Spróbuję za okonkiem. I proszę, grzdylek bo grzdylek, ale jest. No słuchajcie, nic się nie dzieje za bardzo od ponad godzinki, także postanowiłem wam powiedzieć trochę o kijku. No kijek Savage Gear SG2 wersja dropshot od 2 do 12. Do tego mam podpięty kołowrotek Savage Gear SG6. Także plecionka 008 Spiderwire i do tego mam fluorocarbon 022. No powiem wam o kijku, jak dla mnie kosa. No ktoś dzwoni akurat. Jest. Jest, klania. Ładnie zebrał. Niech przepłynie tam ładnie. No pięknie zebrał, no. Widziałem jak płynął za tym. Za cykadką. No patrzcie, wypiął się, no. No akurat po dwierach sięgałem. No ja już kończę. Prawie że ósma. W sumie łapałem dzisiaj prawie 6 godzin. No jak widzieliście, na samym początku łapałem w deszczowy dzień, pierwszego razu jak byłem, praktycznie 3 godzinki. No większe ryby były o wiele chętniejsze do brań niż dzisiaj w słoneczny dzień. Także no dzisiaj zrobiłem co? W sumie 4 brania większych ryb, a tak poza tym same drobiazgi. No jednego udało się wyjąć, jeden spadł, no i 2 niewpięte. Także no nic, kończę, jutro mamy niedzielę, też z Maćkiem wybieram się na szczupaki. Także miejmy nadzieję, że nagramy też film ze szczupakami. Trzymajcie się i do następnego.